Cześć, siemanku wam wszystkim, z tej strony Aien. Kurde, wiecie co? Taka śmieszna sytuacja, jak narzekałem ostatnio, że mam rozpieprzone miecze. Sytuacja wygląda tak, że właśnie wracam sobie od naszego serdecznego kowala, który tutaj należy chyba do tego krwawego barona. My jesteśmy w jego tutaj takim zabeczku, twierdzy i kurwa... Wzięli się na mnie, rzucili jakieś dwóch pedałów, co chcieli ograbić jakiegoś... tutaj biednego mieszczanina. Oczywiście tu jakiś chłop się załamał. Nie, tamten może już spierdolił. Dobra, nieważne, słuchajcie, wyjeżdżamy stąd, jakaś patola tutaj paduje. Ale w każdym razie uratowaliśmy jakiegoś biedaka z dobrego serca. Nie dostaliśmy nic za to, tylko nam kurde miecze stępił o swoje kości, bo kurde wiecie, no tam na pół ich poprzecinałem pewnie. No i słuchajcie, zaraz tutaj wam pokażę. Wybieramy się do takiego śmiesznego miejsca, gdzie panują jakieś potwory i chcę przywrócić porządek w tamtym miejscu, więc jadę tam, spuszczam w pierdol tym potworom. No i po drodze jeszcze może... Kurwa, no wyciągaj mierzy, idioto. Jezu, jacy oni słabi są. Połowę życia pięścią. Kurwa. Uuu, shit, widzieliście to? Kurde, łby im lecą jak porąbane. Chłopi. O nie, ty kurwo. Ty wszystkim łby obcinam. Małe levele, cioty. Leżeć. Cholera, widzicie? Tylko mi zbroje psują. Cholery małe. Nawet nic nie ma, co z was pozbierać, wygupić śmiecie. Dobra, Płotka, ej, halo. Może ochujała, czekajcie. Ja pierdolę. Płotka, cfelu. Nie zrzuć mnie. No. Mówię, porąbało ją, bo się wystraszyła. Już zachodzi noc, zaraz będzie taki fajny klimacik, a my się idziemy napierdzielać. Mamy jeszcze tylko jakieś 2000 metrów tego miejsca, ale pozwiedzamy sobie przy okazji miejsce... 2000 metrów? Aha, to do tamtej misji, cholera. Co ja tu gadam, kurde. A to już na miejscu żeśmy tutaj. O gniazdo guli trzeba je zniszczyć. Gdzie są te potwory? Aha, bo ja już tu może byłem kiedyś. Lel. O kurde. Ale jeden nas tutaj uraczył gościnnością. Cześć. Szmato. Ci wypierdolę. No chodź, no chodź. No i koniec. Pozamiatane. I co teraz? Przyjdą tu mieszczanie. Uratowaliśmy ich. No, a nagroda? Może jakaś? Coś? Aha, dostałem punkty. O, dostałem, kurde, nagrody. Pięknie, wyzwoliliśmy wioskę. Witajcie! Co ty masz? Pokaż mi swoje towary. Nie gadaj, tylko pokazuj. Mamy ten tępy topór. Nie potrzebujemy go. Tego już chyba też nie potrzebujemy. Ty, widzę, biedny jesteś tutaj za dużo. W ogóle masz coś ciekawego do kupna? Chyba raczej łódko kurczaka, więc... Bywaj. Bywaj. Bywaj, stary ziomuś. Jezu, co to jest w ogóle za miejsce? Jakaś osada rybacka. No dobra, może bierzemy jakiegoś questa w końcu. Trzeba coś tu zrobić poważnego, a nie wrzucać jakieś petardy do dziur. Fałszywe papiery, pokój Siri. No, kurde, no co tam może być, no. To na razie chyba nie, bo no tam nie ma nic ciekawego. Wróg oko za oko, o tak, to chciałem wykonać z naszym starym kumplem. Zaraz wam pokażę z którym. Oczywiście ja nie grałem w Wiedźmina 2 i nie pamiętam typa, ale kto grał, to na pewno go rozpoznacie. No kurna, skacz mi przez to Płotka. Płotka nie umie przeskoczyć, Płotka, no. Kocham to. Jak widzicie, bugi w Wiedźminie też istnieją. Kurwa, no zostaw te kamienie. Boże, jak strasznie się zbagował. Tylko wytrzymałość wierzchowiec stracił, kurde, i zaraz mi tu padnie na nogi i się nie pozbyło. What the fucking... Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Ale gówno! Widłogron, co? O, to jest kurwa mocne. Jedziemy. Płoń, szmato. Ma większy level ode mnie i tak go zniszczymy. Zamknij mordy, ty, łatwo go ogniem zniszczyć. Jezu, kurwa, jak to rydrze. Zamknij mordę. Albo mi się wydaje, albo zbugowały mu się ścieżki dźwiękowe. Chodź tu, brzydalu. Ach. Ty, gdzie spierdalasz? Ty latać potrafisz, cholero. Zamknij się, kurwa. Boże, czym ja sobie zasłużyłem na te... Moje słuchawki, uszy cierpią teraz. Zgiń ty, cholero. Brzydka. Mordę drze... Już nawet nie, że brzydka, tylko mordę drze jak popieprzona... Jezu, wreszcie padło. Co ty kurwa masz? Smok ty cholerny. Cholerny smok, słuchajcie. No to co, jakiś drop. Większy kamień runiczny, blacha z ciemnej stali, ruda meteorytu, skóra z białego wielka, bla bla bla, buty. Czy to był bardzo dobry drop? Zaraz się okaże. O kurwa. Uuu, chyba był. Mamy jakieś kozackie buty. Pewnie te są gorsze. Tak, te są gorsze, wiedziałem. Zero siła ataku, no nieźle. No to fajny bon wam powiem, no bardzo się ucieszyłem. Jeszcze taka śmieszna rzecz, że ja sobie kurna miecze ostrzyłem, zanim się tutaj wybrałem. Kurde, Płotka, ty szmato, nie odchodź mi, błagam, ty głupi koniu. Jakie konie są głupie. Nie przepadam ogólnie za końmi, ale konie są kurna głupie, no. No w tej grze na pewno są głupie, strasznie, no. Co one tutaj robią, to naprawdę jest jakaś masakra. Wszystkiego boi, spierdziela. I co, pasku? No, to tak wygląda walka. Walka na koniu w Wiedźminie 3. Za każdym razem, gdy próbujesz kogoś uderzyć mieczem, nigdy nie trafiasz. A my idziemy do tego obozu Rocha, mamy jeszcze tylko 2000 stóp. Nie wiem, jakby to teraz zrobić. Albo wam to przyspieszę, albo będziecie skazani tutaj na moje... kurwa, koniu. No skacz przez tą... Ja pierdolę. Zaraz mnie coś strzeli. Strzeli mnie coś zaraz. No zobaczcie. Ratunku, no. Niewidzialne płotki. Cholera. Coś pizgnie. Co to jest? Ha, to są ludzie. Nie masz co robić? A ja mam. Nie masz co robić? Mam co robić. Idę właśnie zrobić misję z moim ziomełczkiem. O, to jakiś powieszony ziomełczek. Cholera, ile tutaj ludzi ma jakiś problem, wszyscy chcą jakieś misje. Tu jest tyle misji pobocznych, że ja naprawdę tą grę będę przechodził chyba jeszcze z 10 lat. Ratujemy wioskę. Cel poboczny, taki na dziś. Cel poboczny uratować wiochę. Ty rękę stracił. I co teraz? Znowu ludzie przejdą, będą mnie całować w dupę za to, że im uratowałem miejscówkę. No dawajcie mi hajsy. No. Fuck yeah. Wyzwoliłem kolejną wiochę. Ale ja dobry jestem. Szkoda tylko, że za wszystko biorę pieniądze, bo jestem jebanym materialistą. Bo wiedźmini to są tacy materialiści. Nieważne to są uczucia. O kurwa. Co ty robisz? No wyjdź mi z tego konia, ty... Jezus, co ty... Co ty, kim ty? Słaby jesteś. Zapierdolę cię. Jakieś psy. Ty no, zostaw mi konia, szmato. Ty no, patrzcie, spierdolił mi się, leczy. Leżeć. Co to kurwa jest za gówno? Jakieś kolce na plecach, ja pieprzę. Rubiny, prochy, co my tu mamy? Coś ciekawego, jakieś kusza, coś, ten buty tropiciela, unikalne. Zaraz normalnie umrę. Tyle butów znaleźć, wszystko oczywiście gorsze, bo nie ma nic lepszego niż mój ekwipunek. No jedynie kusza, której nigdy nie używam, bardzo fajny drop, bardzo przydatny, bardzo się cieszę. No i lecimy dalej w drogę, już drugi... Drugi dzisiaj? Tak, bo wtedy był smoczek niedawno, przed chwilą. No to już mamy dwóch jakichś mocniejszych stworów rozpieprzonych, chociaż wcale nie byli mocni. Jezus, koniu, błagam cię, przestań odpierdalać takie rzeczy, bo cię zwolnię. Wezmę tego drugiego, naprawdę. Nie będę już na to jeździł. Nie mówcie mu, że się nie da, ale on ma się postarać po prostu. Bo ja tym koniem nie chcę jeździć, bo on jest zjebany. Ten GPS w ogóle jest zajebisty, o. Każe mi zawracać, nagle każe jechać do przodu. Jakiś obóz, aż mi FPS-y spadły leciutko. Co się da chyba odczuć, co tu się odpieprzyło? Może się kiedyś dowiem. Jakiś kupiec. Ale ładnie tu jest. Możemy sobie poobserwować ładną grafikę. Ale obowiązki wzywają. Nekery. Kery. Nekerkery. Utopcja, spierdalaj. Nie chce mi się bić z takimi cieniasami już. Jak powiecie, gdzie jest wasz ten jakiś tutaj kozaczek, taki z 14 levelem, no to wtedy może podjadę. Umówimy się na jakąś randkę tutaj na miecze. Ale nie teraz. Kurde, czemu to jest wszystko takie... Zgnilce też, nie będę tutaj bił się z nimi, bo to są słabe cioty, które tylko wybuchają i śmierdzą potem. Tak to wygląda. O Jezu, ile to jest potworów, ale to jest wszystko zgówniałe, słuchajcie. Rzeczywiście trudny ten boss był. Splamiony krwią klucz. Patrzcie, mamy jakiegoś questa na miejscu. Słuchajcie, bierzemy się za niego szybciutko. Gdzie jest? List. Skarb. Gościu nie żyje, więc... Skarb będzie niepotrzebny dla niego, ale dla mnie raczej bardzo. Ślina potwora. Ale to pewnie dobre jest. Kurna, zostaw mnie. Widzisz, że skarbu szukam. Boże, wy jesteście słabi. Kurwa, zostaw ten miecz downy. No zobacz. Taki on jest chory psychicznie czasem. Się chce bić, kurde, z własnym sobą chyba. Co to? Oh shit. Łowca głów. Rękawice to... O Jezus Maria. Ty! Spłoniesz. Konika mojego będziesz bić. Co my tu mamy? Odporność na obrażenia kłute. Moc znaku kły na obrażenia. No moje są lepsze, no. No niestety, a miecz? No dlaczego? Ale jakieś tutaj... Przebicie pancerza... Chyba ten jest fajniejszy. Bo jest unikatowy i ma fajne bony i ma 4 miejsca na... Coś, dam mu to... Zmarnuję na niego trochę tego. Nie mogę już. Łe. Tylko jedno, tak dobra. Wydaje się bardzo ładny, patrzcie. Kurwa, świeci coś na nim. Dobra, idziemy stąd w pizdu. Bierzemy naszego questa, śledzimy od nowa, bo się nam zgubił, który to był. Oko za oko, ząb za ząb. Lecimy do tego pana, jeszcze tak daleko. Słuchajcie, ta podróż do tego typa już trwa tutaj tak jak gram 17 minut, jeszcze jak będę to wycinał, to może to będziecie widzieli trochę jak w krótszej wersji, ale... Ale chyba nie wiem, czy by tego nie podzielić jeszcze na inny odcinek, bo... paradoks wyszedł taki, że chciałem zrobić tą misję, a zrobiłem pełno tysięcy kurde innych tutaj misji pobocznych po drodze. Jak rozwalanie jakichś smoków. I... szukanie skarbów. Więc chyba tak zrobimy, że dojdziemy sobie na miejsce. Zaraz tutaj jeszcze zobaczymy, może po drodze coś ten... Coś się zrobi. O, podziwiamy sobie widoki. Kurde, naprawdę tu jest pięknie. Teraz to już nie ma takich rzeczy, nie? Co jest lepszego od wilków w lesie, wilkołaków, jakichś zgnilców i innych rzeczy paskudnych? No przecież kurde, marzę o czymś takim. Zawsze chciałem takie rzeczy. O, jesteśmy chyba blisko. Zawsze chciałem iść do lasu i spotkać wilkołaka, naprawdę. Dobra, to tam jest nasza baza, naszego tego ziomeczka. A przy wejściu będę się z wami żegnał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Siemka.